Cześć. Czyli tak, mamy przebiec ponad 1000 km. Więc musimy się zastanowić, jak się fizycznie przygotować na to, żebyśmy mogli ukończyć bieg i sobie krzywdę zrobić. Dzisiaj jesteśmy na siłowni, gdzie mamy spotkanie z naszym trenerem Przemkiem. On będzie nam pokazać kilka ćwiczeń, które będą nam pomagać. Fizycznie przygotowujemy się na zajęciach X-Fit, a my wykonamy tylko i wyłącznie kompensację waszego biegu, żeby wyrównać napięcia mięśniowe. Przygotowanie do biegu na 1000 km składa się nie tylko z biegania na długie dystanse. U biegaczy długodystansowych mięśnie, które są pod największym naciskiem, to zginacze stawu biodrowego, mięśnie czworogłowa i mięśnie łydek. Kiedy mięśnie są zmęczone, uderzenie, które ciało musi amortyzować podczas biegu, zostaje przeniesione na kości i stawy. To może powodować kontuzję. Żeby zapobiec takim problemom, trzeba wzmocnić mięśnie rzadko używane, tak zwane mięśnie antagonistyczne, ścięgna podkolanowe, mięśnie pośladkowe i mięśnie korpusu, czyli core. Również ważne jest, aby zrelaksować napięte mięśnie, na przykład poprzez rozciąganie i masaż. Stop. Keep straight. Tight. Tight. Stop. Stand up, stop. Tight back, tight abs, tight glute in, glutes in, yeah. Robimy wszystko, aby być gotowym na ten bieg, ale nie możemy go zrealizować sami. Potrzebujemy waszej pomocy. Biegnie z nami. Dołącz do naszych akcji.